Cześć. Takie są uroki życia w kamperze, że jak stajesz gdziekolwiek, to obudzić też cię może cokolwiek. I nigdy nie pomyślałem, że tutaj staną tir, dwa ciągniki i jakieś, nie wiem, zboże będą orać. Dwa kilometry zostały do granicy, a z Serbią mamy nadzieję, że się uda. To co stuka, to wakum pompa, to jest norma w tych samochodach. Tak wyglądają sklepy przy granicy. Takie, wiecie, niby wolnocłowe, coś tam. Dość śmiesznie to wyglądało. Zajęło nam łącznie z 20 minut, ale staliśmy 15 minut przez jakiegoś Ukraińca czekaliśmy, czy Belga. No i jesteśmy na Serbii, udało się. Gość powiedział, dobra, jedźcie. I nawet nas nie sprawdzali, jako jedynych chyba, nie? O, ale dymi. Wy na pewno będziecie wiedzieli, o co chodzi. To silnik diesla, czuję. A często się dzieje takie coś. Przedstawiam wam nasze miejsce do spania dzisiaj. Z tej strony będziemy robić jedzonka, więc myślę, że będzie super. Tylko trochę krzywo stanąłem. Po obiedzie. Pierwszy problem z busem. Pompka sprzęgła poszła się walić. Leje się płyn hamulcowy. Mam takiego znajomego Artura z forum T4. Pisałem z nim przez ostatnie 1,5 godziny na Messengerze i chyba wiem, jak to zrobić samemu, żeby nie płacić 300 euro za naprawę. No, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jutro jadę, będę jeździł po Belgradzie, żeby jakieś części znaleźć. W sumie jedną część, po prostu pompkę. Mam numer części, właśnie Artur mi podał numer części, będę starał się to kupić. A idę spać. Dominika jest na mnie zła, bo mieliśmy się zwiedzać, a jest taki gówno. Co tam robisz, Dominika? Pojemnika, już z kim miejsca sprawdziłam. Którego pojemnika? Takiego malutkiego bardzo. Malutki pojemnik? No, taki... Chciałbym mieć takie problemy, że nie umiem znaleźć malutkiego pojemnika. Okej. Okay. Mamy to. Pół litra DATW 4 do hamulców. 2 metry takiej przezroczystej rurki, którą będziemy odpowietrzać sprzęgło. I najważniejsze to gówno za 450 zł znalazłem. Zdejmij tą matę, jak możesz. Co tam nagrywasz? Mhm. Masakra. Mam całe ręce w płynie hamulcowym i nawet bym nie wiedział, że to jest płyn hamulcowy, bo nic nie wiem w tym temacie. Do góry? I do dołu pedał. Jest w dole? Już? Już? Do góry i do dołu. Do góry i do dołu. Przerosło mnie to. Niestety nie widzę prawie na to jedno oko. Widzę strasznie za mgłą. A jest już pół godziny od wypadku. Wypadku czy zdarzenia. Płyn hamulcowy, żerący, mega żerący. Wdarł mi się do oka. Do tego, bo to jest zdrowe, ale na to, no na to oko prawie nic nie widzę. Masakra. No i niestety, to co widzicie, wciągamy go. Jest, naprawiony. Moje oko, jak widzicie, spuchnięte i nie żyje, ale widzę już bardzo dobrze. Jakiś płyn cały czas się wydziela
z tego oka. A Dominika w końcu mnie chce przytulać, bo już wszystko jest dobrze. Wcześniej mnie nie chciała przytulać. A idziemy, jest 15 i idziemy w końcu coś zjeść. Nic dzisiaj nie jedliśmy. Widzicie? Takie gówno mi się wydziela. Masakra. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że nie stracę wzroku. Zapłaciliśmy 50 euro za tą naprawę razem z holowaniem, więc nie potraktował nas jak jakichś turystów, nie zerżnął 300 euro. A wypiłem z nim dwa kieliszki rakii i no dość śmiesznie w ogóle podeszli do tematu, ale 50 euro czułem, że będzie mniej więcej koło tego, więc nie było tragedii. A oko? No oko jako oko, trzeba jakoś żyć. Idziemy na espresso. Ekspresowne espresso. Widzę, że humor ci wrócił, bo do kamery gada. No, muszę tylko do kamery gadać. Co jak co, ale humoru nie straciłem. Wyglądam troszeczkę jak, nie wiem, jakiś David Bowie albo jakiś inny. To oko jest takie czerwone, może nie teraz, ale po zalaniu kropel, bo przed chwilą krople zalewaliśmy, było bardzo czerwone. Ale pewnie was to nie interesuje, więc wracamy do van life'owego życia, a swoje problemy zostawię już dla siebie. Możesz uśmiechnąć się. Zatrzymaliśmy się na sekundę dosłownie. A widzicie tamte chmury? Masakra. Uciekamy, ale krajobraz tutaj jest zarąbisty. Taki punkt widokowy mały. Będziemy jechać tam dalej i tam pokażemy wam coś specjalnego. Będzie naprawdę fajnie. O, z moim okiem już jest dobrze. Całkiem spoko. I humory są spoko, ale jest 21, więc czas na nocleg za chwilę. Będziemy jutro na takim zarąbistym miejscu. Naprawdę. Taki spot znaleźliśmy wczoraj. To co właśnie widzicie, to jest domek na Drinie. Drina to taka rzeka serbska przy granicy bośniackiej. Ja sobie teraz biegam ze stabilizatorem, żeby zrobić dla was to ujęcie. I tu się może zatrzymam. W ogóle wielkie dzięki dla firmy Feutek. To jest jeden z dwóch stabilizatorów, które od nich dostałem na tą wyprawę, żeby te ujęcia były ładniejsze. A domek na Drinie zamieszkuje pewien gość, którego akurat teraz nie widać, ale widać, że jest zamieszkały tam. Jest kajak, jest jakieś koło ratunkowe. Niewątpliwie jest to warte zobaczenia. Polecam każdemu, kto chociażby w pobliżu jest tego miejsca. A my jedziemy dalej, w kierunku Czarnogóry. Widzicie te krajobrazy? Masakra. I mógłbym wam pokazywać to przez cały czas. Tyle, że... Patrzę, kochanie. Tyle, że... Wystarczyłoby mi po pierwsze kamery, a po drugie wy byście wyłączyli ten film, bo przez 4 godziny byłoby to samo. Tu cały czas są zarąbiste widoki. Jesteśmy już prawie przy granicy z Czarnogórą. Mówię wam, zachodnia Serbia, the best of the best. Właśnie jesteśmy w Czarnogórze! Jesteśmy w Budwie nad samym Adriatykiem. Dojechaliśmy. Patrzcie, patrzcie jaki widok. Słabo tak, słabo mam kamerę do tego. Ja pitole, żebyście wy widzieli jaki widok. Tu jest więc, tu jest z 800 metrów przepaści jakby. Jesteśmy na takim wzgórzu. No, coś nie do opisania i to jest całe miasto. Rano pewnie będzie lepszy widok. Rano byśmy zobaczyli to na kamerze, ale teraz jak to pięknie wygląda. Jeszcze te gwiazdy, jest tyle gwiazd. I wy nie możecie zobaczyć tego, bo ja mam za słaby sprzęt, kurde. Ale jak ci się podoba? Masakra. Beach Party Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Jesteśmy w Saint-Tropez, się okazuje. Słuchajcie, jesteśmy w Budwie. To jest takie bardzo turystyczne miasto. Jesteśmy tuż przy plaży, zaparkowani. Wczoraj spaliśmy 200 metrów od plaży i właśnie na niej jesteśmy.
No to wchodzimy. O, przy okazji widzicie, żeby kupić takie buty za dwie dychy w Polsce, w Decathlonie, do chodzenia po bałkańskich wybrzeżach. Naprawdę warto. O, Adriatyk. Jest zajebiście. W Czarnogórze są, mimo że jest euro, są mega tanie ceny. Myślę, że jest taniej niż w Polsce. Za jakąś kawę płacicie 2 zł, totalnie masakra, masakryczne są te ceny. Więc jeżeli chcecie niskobudżetowo wyjechać, Czarnogóra jest, tak samo Serbia, zdecydowanie tym miejscem. W Chorwacji już jest dużo gorzej, no wiadomo. Jesteśmy na Poczcie Budwę, wysłałem pocztuleczki do takich ludzi, którzy mega mi pomogli w wyprawie, albo do takich widzów, którzy mega wspierają całą akcję. W sumie tak sobie teraz pomyślałem z Dominiką, że może są jakieś osoby wśród was, które też by chciały pocztówkę, a ja o tym nie wiem i nie znam waszych adresów. A w opisie do tego filmu podam wam swój numer konta. Taka... Serio? W opisie do tego filmu podam wam swój numer konta. Taka pocztówka kosztuje mnie jakieś 7 z kawałkiem. Z Bośni czy z Chorwacji może będziecie chcieli taką pocztówkę. Słuchajcie, minimalna taka wpłata 7 ziko, żeby się koszty zwróciły i wyślę dowolnej ilości osób chętnie taką pocztówkę. Na zdrowie, Dominika. Jeśli ktoś wyśle więcej, wszystko pójdzie na paliwo czy na jakieś kwestie związane z busem, z podróżą, za co wielkie dzięki, ale nie wymagamy tego. Jakby 7 zł to jest po prostu taka wpłata, żebyśmy dostali wasz adres, można powiedzieć. Więc bardzo miło mi będzie też taką pocztówkę do was wysłać. Ciekawe, ile osób będzie chciało taką pocztówkę. Czekam na was. Idziemy na plażę. Pokażę wam coś. Tam są autostopowicze. Pierwsi. Polacy, co najlepsze. Bierzemy ich. Patrzcie, jaki kombinator. Spiderman jakiś.